Serdecznie witam w kolejnym odcinku osiemnastym playlisty Prometeizm pod tytułem Temida część szósta. W poprzednim odcinku siedemnastym opowiedziałem o tajemniczym człowieku w kapeluszu zapalającym świecę hanukową w polskim sejmie. W tym odcinku opowiem o ekspansji organizacji Chabad Lubawicz. Być może dociekliwi fani zamazanych obrazów zauważyli uwagę pod zdjęciem przedstawiającym tajemniczą postać zapalającą środkową świecę na hanukowej menorze w Sejmie RP. Ponieważ informacja o tej postaci zostały zamilczane przez media nurtu głównego, wyjaśniam, że człowiekiem w kapeluszu nie był nikt inny tylko Shalom Douber Stambler. Stambler jest rabinem hasyckim, przewodniczącym Chabad Lubawicz w Polsce i rabinem w domu modlitwy Chabad Lubawicz w Warszawie. Shalom Dober Stambler urodził się w 1982 roku w Kefar Chabad w Izraelu, w rodzinie należącej do ruchu Chabad Lubawicz. Jego ojciec Zalman i bracia Meir i Levi również są rabinami. W 2004 roku otrzymał smichę rabinacką i od tego czasu był wykładowcą w jesziwie Chabadu w Londynie. Od 2005 roku jest przewodniczącym Chabad Lubawicz w Polsce. Jego żoną jest Dina z domu Fleischmann, z którą ma czterech synów oraz trzy córki. Płynnie mówi po hebrajsku, angielsku, rosyjsku, polsku i w jidysz. W 2021 roku został odznaczony odznaką honorową Benemerito. Benemerito z łaciny „dobrze zasłużonemu” jest polskim resortowym odznaczeniem cywilnym nadawanym przez ministra spraw zagranicznych. Odznaka została ustanowiona 5 listopada 2009 roku jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Według informacji z Wikipedii, odznaką tą uhonorowano do tej pory 174 osoby, w tym głównie Polaków. Widocznie rabin hasycki Stambler musiał się wyjątkowo przysłużyć Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Talmudyczny ruch hasycki Chabad-Lubawicz rozrósł się w siłę, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Ukrainie i ostatnio w Polsce. Siódmego rebę nie wybrano i zgodnie z wolą szóstego rebę, Menachem Mendel-Schnersona, zmarłego w 1994 roku, ma on po śmierci powrócić na Ziemię jako Mesjasz. Swoje organizacje Chabad Lubawicz zakładał głównie na wyższych uczelniach i w dużych miastach. Powstały tak zwane Chabad House, w których przebywają specjalnie wybrani Żydzi. W takim domu przebywał również Jared Kushner, amerykański inwestor i przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia, mąż Iwanki Trump córki poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że Kasner, zięć prezydenta Trumpa, jako jego zaufany doradca był najważniejszą osobą odpowiedzialną za zwycięstwo w wyborach prezydenta elekta. Jared Kasner zajmuje 25. miejsce na liście 40. najbardziej wpływowych osób przed czterdziestką. Jared urodził się w 1981 roku jako najstarszy syn Cyril i Charlesa Kasznera. Jego ocalali z Holokaustu dziadkowie przybyli do USA po wojnie z terenów dzisiejszej Polski. Kaszner przejął po dziadku interes handlu nieruchomościami i jest obecnie jednym z głównych graczy w tej dziedzinie wśród nowojorskiej elity. Młody Jared Uczęszczał do Frisch School, elitarnej szkoły żydowskiej łączącej elementy nauk judaistycznych oraz świeckich. Na Harvard dostał się dzięki hojnej dotacji przekazanej uczelni przez ojca. Wkrótce zdobył dyplomy z zakresu prawa i zarządzania. W 2004 roku ojciec Kasznera Charles, został oskarżony o unikanie podatków nielegalne finansowanie kampanii wyborczej oraz wpływanie na świadków. Z powodu tych zarzutów trafił na 14 miesięcy do więzienia federalnego w Alabamie. Podczas pobytu ojca w więzieniu Jared jako najstarszy syn musiał zaopiekować się matką i rodzeństwem oraz zarządzać rodzinnym biznesem. Jedną z pierwszych transakcji, których dokonał, było kupno za kwotę 1 miliarda 800 milionów dolarów wieżowca o numerze 666 na 5 Aveni w samym centrum Manhattanu, w większości za pożyczone od Sorosza pieniądze. Jared chciał, aby jego firma, która działała głównie w New Jersey, miała trofeum na Manhattanie. Zakup wieżowca 666 na piątej Aveni został sfinalizowany 10 stycznia 2007 roku w urodziny Jareda. Kryzys finansowy, który nastąpił wkrótce, mocno nadszarpną sytuację finansową Kashner Companies, co zmusiło ją do odsprzedania udziałów w słynnym biurowcu. Udało mu się uniknąć ogłoszenia bankructwa i nauczony tymi doświadczeniami zaczął inwestować w mniej znane, spokojniejsze części Nowego Jorku. Satanistyczny adres wieżowca 666 na 5 Awenii i dziesięciolecia rujnującej niegospodarności tego obiektu zmusiły obecnych właścicieli do zmiany adresu na 660, 5. Na tym zakończę odcinek osiemnasty, w którym opowiedziałem o Chabad Lubawicz oraz o jednym z jego wyznawców. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka dziewiętnastego pod tytułem Temida część siódma.